Hello, Czajek, Caves Crystals, a ze mną są... Radzik! I... Jad! Bo ja mówię po chińsku czy po polsku. Dobra, dobra, słuchajcie. Hello, cia, ja jestem Caves Crystals, a ze mną jest... No wiecie, jest... Dobra. Dobra, to jest nieudane. No i słuchajcie, i w tym odcinku zrobimy sobie tak, że po prostu sobie nakupujemy narzędzia i pójdziemy na przygodę, a mianowicie pójdziemy sobie z wełną zaatakować graczy, bo lubicie atakować graczy, wiem. Dobra, mam wodę, ale woda mi się nie przyda, bo my sobie pójdziemy, kupimy sobie trochę wełny, przyspieszamy. Idziemy po diamenty, bo wiecie co? O dobra, i wiecie co zaraz zrobimy? Zaraz, bo to jest odcinek, to jest... Więc musimy robić głupie rzeczy, dobra. Musimy, diament wyrzucamy, bo nie może się dostać w niepowołane wersje. Jest strącony! Co z tego, że kosztem życia? Co z tego? Został zabity. Zabiliśmy go, widzicie? Zabiliśmy idzie tego. Idzie jeden pan. Idzie pan dobra. Żółty. Obudujcie to łóżko, my to... O Boże, budują się to, no dobra. Dobra, co my teraz robimy? My musimy też zrobić im to samo. Dobra, ale my ich nie pokonamy teraz, ale dobra, trudno, idziemy. Zobaczymy. Co to było? No widzieliście. Nie no dobra, nie no dobra, to trzeba zrobić jakoś inaczej. I oby te. Nie no już! Już! Nie! Ja zasłonię to łóżko własną piersią! Dobra. Dobra. Ja jest tutaj, bo... Jest wszystko, ha, dobra, spadł. Dobra, idą. I spadaj. Nie no, zabity, nie, dlaczego zginąłem. Dobra, słuchajcie, no nie mamy surowców, no słabo. Nie! Idź sobie, nie no! Ty, gnido, ty spadaj sobie z tej wyspy, ty gnido! No co za gnida? Tak, jesteśmy już na nowej. Dobra, słuchajcie rundzie. Widzowie, jesteśmy na następnej rundzie i teraz musimy szybko, słuchajcie, podbudować się do diamentów, jak najszybciej idziemy, tak więc... A, jeszcze łóżko, dobra, no widzicie, no łóżko jeszcze. Tak więc obudujemy... Ja mogę obudować. Dobra, to Redzik obuduje, a... My tymczasem, dobra. My tymczasem sobie pójdziemy i to będzie timelapse. Dobra, słuchajcie, kończymy ten timelapse. Zebraliśmy tutaj dwa diamenty i idziemy, słuchajcie, do naszej bazy z powrotem odłożyć te diamenty i... A, dobra, kupić ulepszenie. Kupimy ulepszenie, tutaj sobie kupimy pancerz ochrona 2 i teraz tak, będziemy się budować. Nie niszcz mienia obudowy łóżka, bo zjem. No właśnie. I teraz zrobimy sobie tutaj taką małą twierdzę, o, w ten sposób właśnie. O, i w ten sposób tak. Będziemy pewnie bardziej bezpieczni, a tymczasem pomyślmy, żeby się jakoś dostać do... Nie tylko żeby do diamentów, ale też żeby móc zniszczyć szybko jakieś łóżko, na przykład tym niebieskim, żeby móc łóżko zniszczyć, ale żeby móc to zrobić, no my nie mamy niestety surowców, tak więc przygotujcie się na kolejny timelapse, będziemy budować wyspę do następnych diamentów, no to poczekajcie. Dobra, słuchajcie, już po timelapsie i tutaj jakiś skibidi toilet niszczy nam obudowę łóżka. Nie! No co za skibidi toilet jeden. Nie no. Dobra, słuchajcie, widzowie, jesteśmy z powrotem, gramy w następną giereczkę na Bedwarsach tak. I znowu robimy tak, że po prostu Redzik zajmie się obudową łóżka, a my sobie pójdziemy po diamenty, tak więc wybaczcie mi. A ja w ogóle to... Tak? A ja w ogóle nie bo ja chyba... No ja stoi w miejscu, niestety, ale... Ale lubimy Jasia i go nie obrażamy, więc spokojnie wszystko. Dobra, kupię timelapsa i buduję się do diamentów. Cześć. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na wyspie z diamentami. Tutaj, jak widzicie, mamy żółtych. Tutaj sobie zrobimy taką małą zabudowkę prowizoryczną na razie.
I tutaj możemy poczekać na nasz diament. I słuchajcie, już jakieś skibidi toilety budują się na naszą wyspę i chcą nam... Nie! Nie, dobra, słuchajcie widzowie, jesteśmy na następnej giereczce i jak widzicie tutaj zbieramy sobie surowce. I sobie znowu zbierzemy wełny, żeby dobudować się do wyspy, ale słuchajcie, no i Redzik pozbiera na budowę łóżka, a my sobie budujemy do diamentu. No nie! Źle się podbudowałem i Tak więc, timelapse, czas start. Dobra, słuchajcie, już jesteśmy i tutaj zbieramy sobie diamenty, żeby móc kupić ulepszenia i żeby nas tak łatwo skibidi toilety jakieś albo żadne nie zabiły, no właśnie. Ale wiecie co, mamy już ulepszenie. Mamy już ulepszenie zbrojek i teraz tak, kupimy sobie trochę endstone'a, żeby móc lepszą budowę łóżka dać. I wiecie co, widzę, że ten gość tutaj buduje łóżko, to może... To może damy te... Nie no, ten gość nie chce wziąć ode mnie endstone'a. Ej, gościu, tutaj, łap endstone, proszę. Dobra, bierz ten endstone. Dobra. Tam po 4 skiski jestem, nie no, ja tam idę. Wziął endstone, fajnie, to my teraz rzeczy możemy, tak, lecieć po następne diamenty, żeby kupić następne ulepszenia, bo gościowi daliśmy endstone'a, żeby on zrobił to łóżko, bo na odcinku nie mogę takich rzeczy robić, no właśnie. Widzowie, wy byście się zanudzili, gdybyśmy takie rzeczy robili na odcinku. Dlatego my raczej pójdziemy sobie po takie rzeczy bardziej odcinkowe, dobra. Tak. W takim razie poczekaj, poczekaj, Krystas, poczekaj. Tak? Razem sobie pójdziemy zaraz na ten, na drużynę przeciwną, czerwonych najlepiej, bo mnie mocno zdenerwowali. Dobra. Więc chodź. Dobra. To podzbrój się i pójdziemy tam razem. Równolegle najlepiej, że to... To przygotować się, tak? Dobra. Tak więc wiecie tak. Tak więc wiecie co? Przygotujemy się. Dobra, słuchajcie, ja już jestem akurat przygotowany, ale... Nie wiem jak... Radzik, ty też jesteś gotowy? Tak. Dobra, Jaś, dobra. Też jesteś gotowy? Jaś nie odpowiada. No dobra, idziemy na tych, na czerwonych, tak? Tak. Oj, to daleko... A dobra, tam są czerwoni, fajnie, dobra. Idziemy na tych czerwonych, słuchajcie, i oby tylko nas nie strącili z tego wielkiego mostu. Tak więc... Spokojnie, bo mam Fireballa. A, dobra. I... Więc słuchajcie, my po prostu zrobimy tak. Nie, tam już stoi. Tam już stoi pan. O. Dobra. Musimy jakoś przeprowadzić. Może. Wiesz co, ja mam wełnę. Może byśmy się podbudowali tak na górę. Co nie? Nie wiem. Nie, bo nas by z Fireballa zrzucili. A. Dobra. To. Dobra. Nie wiem, poczekaj. Szybko, chodzimy. Dobra, to jem tego, jabłko jem. Za późno. No co za nienormalny typ! O, spadł. Co za nienormalny chłopczyk. Nie no. Co za skibidi toilet tu jest. Chłopczyk z dynamitu. Chłopczyk z dynamitu do kitu. Co mnie zrzucił za dynamajk jakiś, o. Dobra. Mam jeszcze tutaj jakieś, mogę kupić sobie kopca. Ale nie no, żeby tak z bliska z Fireballa strzelać, to trzeba na sobie. Dobra, trzeba dobra, ja tam po prostu ja tam po prostu idę bez żadnej najmniejszej litości. Stoją, ja tam pójdę z tobą. Dobra, trudno. Nie, no i tam nas podjeżdżają, no kurczę. Ja w ogóle zbroi nie. To nas podjeżdżają? Nie no. Nie. Nie, idź sobie! Nie! Zginął pan szatanek. Dobra. My się tak łatwo nie poddamy, my idziemy tam na te... Dobra, ja tutaj stoję. Dobra, jeszcze zieloni widzę, że są niefajni.
to też trzeba do nich pójść, bo oni też są niefajni. Dobra, my po prostu idziemy do... Nie, Skibidy Toilet podstawił mi wełnę, nie no. Strefował cię. Co zrobił? Udała się jego pułapka. Aha. O, wróciłeś! Wreszcie! Chwała świętej parówce! Pan Wełna. W końcu jesteś. O, to jest pan Wełna, ten z diamentem. No to jest pan Wełna. To jest... Nie, co? To jest pan Wełna. Co on robi takiego ma? Wiecie co? Nie lubimy pana Wełny. Trzeba na pana Wełnę iść. Pan Wełna to jest ten z diamentową zbroją. On jest niefajny. Pan Wełna to zło! Pan Wełna to zło! Trzeba zgnić! Więc teraz zgniję! Przepraszam! Pan Wełna! Nie no, co za... Nie no, on jest tragiczny! Nie no... Pan Wełna... Pan Wełna... Nie, może... Nie, chłopczy... To jest chłopczyk w wełnianym sweterku. O. Dobra, chodź... To ja idę na czerwonych, spróbuj pójść na czerwonych, bo tam... A, my tam z widzami pójdziemy... Na pana Wełnę, pan Wełna zgini! Nie no, dlaczego ten pan Wełna nie chce zginąć? Nie no, słuchajcie. Dobra, trzeba zabić pana Wełnę za wszelką cenę. Musimy zabić pana Wełnę, bo nie daruję mu tego. Nie daruję. Wy też mu nie da... Nie no, następny pan Wełna, nie no. To jest drużyna chłopców w wełnianych sweterkach dla dzieci. Oni... No nie! Jakieś chyba jajca! Nie no... Oni... Pan... Nie no, pan Wełna tutaj... Nie no, pan Wełna mnie znowu zrzucił i idzie do naszego łóżka, nie! Błagam, obrońcie to łóżko, błagam! Ja, bo ja się zaraz skicham ze stresu! Nie! Pan Wełna! Zabiłem pana Wełnę! Z diamentowej stroni! Wow, naprawdę? Zabiłeś pana Wełnę? Dobra. Słuchajcie, niestety Redzik musiał iść. Z niewyjaśnionych przyczyn poszedł z tego odcinka. Nie wiemy niestety dlaczego, ale to smutne, że go już tu nie ma. Naprawdę zabiłeś pana Wełnę? Tego zielonego w diamentowych spodniach? Nie no. A mnie ten pan Wełna ciągle zabija. Nie wiem. Niefajny jest pan. O, tu jest pan Wełna. Pan Wełna! Jest! Zabiłem pana Wełnę! Zabiłem! Miał 49 sztabek żelaza pan Wełna. Dobra. Pana Wełnę zabiłem, widzicie? Pan Wełna zginął. Ha. Pan Wełna padł. Dobra. Pan Wełna padł. Pan Wełna idzie. Czy ty siadam? Pan Wełna idzie. Dobra. Nie no! Idź sobie, panie Wełna, idź sobie stąd. Nie no, spadłem do dziury, nie no, co to ma być? Dobra, słuchajcie, musimy z tym panem Wełną wreszcie skończyć. Musimy tych zielonych wreszcie wygrzmocić do końca. Musimy... Nie no, pan Wełna... Pan Wełna buduje. Nie no. Chwila. Nie no, co to się dzieje? Dobra. Trzeba... Pan Wełna tutaj. Dobra. Słuchajcie. Tutaj. Dobra, słuchajcie, to już koniec. Tak więc. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i udostępniajcie linki, jeśli wam się podobało. Cześć.